Jesteśmy w miejscu, gdzie znajdował się obóz zgrupowania Hardego. Może opowiesz, jak był zorganizowany, ile tam było baraków, jak wszystko wyglądało. Mam tu kilka ciekawych rzeczy do pokazania. Szkic obozu leśnego w Górach Bydlińskich. Stworzyli go jeszcze żyjący kombatanci. Widzimy tutaj gajówkę znajdującą się poniżej tego wzniesienia, na którym stoimy. No i baraki. Baraków możemy tutaj naliczyć 2, 4, 6, 8, 9 baraków. Mamy magazyn, który się znajduje troszkę dalej od obozu. No i ciekawa rzecz, czyli tunel w legendzie opisany w tym miejscu. On w założeniu, że tak powiem, inżynierów miał za zadanie pomóc oddziałowi wydostać się niepostrzeżenie z tego zagajnika, gdzie był umieszczony obóz, w razie jakiejś obławy. A zagajnik, w którym był ten obóz umieszczony, pomagał go zamaskować, dlatego że jak spojrzymy na zdjęcia z obozu, to baraki są tak zbudowane, aby nie naruszać pni drzew. I dodatkowo jeszcze widzimy tutaj na baraku obłożony barak tekturą, na baraku też jakieś gałęzie na dachu, tak żeby z góry nie był on widoczny. No i zegar. Co ciekawe, zegar zdobyty podczas jednej z akcji. I tutaj ciekawe zdjęcie, podpisane jako wartownia, surowiec, czyli kryptonim oddziału. Co to za zdjęcie? Chyba najsłynniejsze zdjęcie oddziału Hardego, prezentujące kadrę dowódczą. Od lewej strony mamy szefa oddziału, czyli wachmistrza Władysława Krawczyka, pseudonim Grab z Chechła, podporucznik Antoni Ścibich, pseudonim Trzepak, dowódca jednej z kompanii, dowódca oddziału, Gerard Woźnica Hardy. No i dalej kolejni dowódcy, podporucznik Guma, podporucznik Piwo, i zastępca tutaj w rogatywce, zastępca dowódcy, podporucznik Józef Mrówka, pseudonim Matt. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że obóz i baraki znajdowały się, Mateusz? Tak, miały one się, znaczy za Kartofliskiem w górę,
czyli w tym miejscu, gdzie jesteśmy, miał być zagajnik świerkowy, no i w nim miał być obóz. No prawdopodobnie jest to w tamtą stronę, przy tamtej ścianie lasu, wzdłuż takiego głębokiego dość wąwozu, to miały tam właśnie być ukryte te baraki, które, tak jak już wcześniej było wspomniane, miały być wbudowane w las, tak? To znaczy chodziło o to, żeby z góry nie było tego widać, a z tego, z relacji zachowanych wiemy, że też część była z nich wkopana w ziemię i być może też po prostu chodziło o to, żeby, jeżeli one były głębiej, no to po prostu ciężej było je wypatrzyć z góry i było bezpieczniejsze miejsce dla tych partyzantów. Czyli to widzimy zdjęcia z obozu, tak? Tak, no w tym miejscu, gdzie stoimy, 70 kilka lat temu były robione takie fotografie. Miejsce jest, jak widzimy, idealnie nadające się na tego typu przedsięwzięcie jak obóz partyzancki. Gęsty las z dala od najbliższych miejscowości. No, dodatkowym właśnie elementem, który miał wspierać partyzantów, pomagać partyzantom, miał być ten tunel, który ostatecznie nie został dokończony, bo partyzanci opuścili ten obóz, kiedy Hart dostał informację, że Niemcy zamierzają przeprowadzić obławę. Najpierw przenieść się w rejon Udorza, a następnie wrócił tutaj na króciutko i ruszył w kierunku Makowa Podhalskiego, w kierunku Harbutowic, i tam w lasach koło Gościbia zbudował kolejny obóz, który dotrwał aż do wielkiej obławy, która miała miejsce w styczniu 1945 roku. Żołnierze Hardego udzielili wsparcia AK-owcom z Warszawy, którzy wracali z Krakowa po nieudanej akcji na Koppego. Tak, to batalion Parasol, oddział wydzielony batalionu Parasol przeprowadził zamach na Koppego i pod Udorzem wpadł w zasadzkę. No i właśnie oddział partyzancki Hardego, partyzanci Hardego udzielili pomocy w obozie Hardego. Udzielono pomocy medycznej, także tutaj ta współpraca też była. Zresztą trzeba powiedzieć, że to nie było tak, że to było zaskoczeniem dla oddziału partyzanckiego Hardego, dla samego jego dowódcy, ponieważ już wcześniej Hardy otrzymał meldunek, że ma być przygotowany na ewentualne przyjęcie żołnierzy batalionu Parasol z Warszawy, którzy będą taką akcję przeprowadzać. Także on był do tego przygotowany, no i zrealizował to, do czego się zobowiązał. Tragiczny koniec tej historii, o którym warto wspomnieć, był taki, że ci żołnierze, którzy wrócili do siebie, wrócili do zdrowia w tym obozie, zdążyli wrócić do Warszawy i tam większość z nich zginęła w powstaniu. Jesteśmy w Pilicy, w której stacjonował pewien niemiecki oddział. Powiedz nam coś więcej o tym oddziale. No to był oddział zmotoryzowany żandarmerii Zugmot, specjalnie przeznaczony do działalności przeciwpartyzanckiej. No to właśnie w wszelkich obławach przeciwko oddziałowi Hardemu i innym zgrupowaniom partyzanckim funkcjonującym na tym terenie, on zawsze brał udział. On też brał udział w akcji przeciwko żołnierzom batalionu Parasol. Warto wiedzieć, że w czasie II wojny światowej Niemcy przeprowadzili około 800 pacyfikacji, której wymordowali ludność wiosek w taki sposób, jak to miało miejsce tutaj w Ryczowie. Przeszliśmy jakieś 150 metrów od miejsca, gdzie był obóz partyzancki. No i tutaj znajdowała się kiedyś gajówka psiarskie. Niestety nie ma, już jej spłonęła. Tutaj urzędowała drużyna gospodarcza i tutaj przygotowywano posiłki dla partyzantów. Następnie transportowano te 150 metrów dalej, gdzie były baraki, o których rozmawialiśmy przed momentem. Konrad, jesteśmy w miejscu, w którym odbywały się przysięgi, tak? Zgadza się. Kapliczka na Borach Kwaśniowskich. Jak wiemy z relacji kombatantów, byli tutaj zaprzysiężani żołnierze oddziału Hardego. Były też tutaj szkolenia.
Pamiętajmy, że oddział Hardego obejmował również oddział rezerwy, czyli ludzi, którzy na co dzień mieszkali, żyli tak jak zwykli ludzie tutaj w okolicznych wioskach, natomiast w razie potrzeby byli oni mobilizowani do większych akcji, jak na przykład planowany odbiór zrzutu czy akcja na koszary w Jaroszowcu. Tutaj oni byli, w tym miejscu były przeprowadzane ich szkolenia. Wojciech, może opowiedziałbyś trochę, jak wyglądała walka wywiadowcza z konfidentami, bo trzeba przyznać, że no, Niemcy trupili oddział. No, Gerard Woźnica Hardy zorganizował całą sieć placówek wywiadowczych. Jak wynika z jego wspomnień, 34 osoby służyły w takich placówkach wywiadowczych, które na bieżąco przekazywały mu informacje dotyczące ruchów Niemców, planowanych działań. Miał porozmieszczanych tych ludzi w różnych punktach, no i na bieżąco te informacje do niego spływały. Dodajmy tutaj, że jeżeli rozmawiamy o oddziale rezerwy, to dowodził nim znany harcerz. Harcmistrz czy Edward Nowak, pseudonim Jodła, który wcześniej był naczelnikiem chorągwi zagłębiowskiej Szarych Szeregów. W związku z tym to osoba dla harcerstwa szczególnie istotna tutaj zagłębiowskiego i z ziemi olkuskiej. Będąc przy temacie Jodły, warto wspomnieć, że zachował się list 11-letniej w 1944 roku córki Edwarda Nowaka, w którym ona pisze, parafrazuje: tatusiu, zrób mi miejsce w lesie, bo wszyscy coś robią w partyzantce, a ja też chcę pomagać, a mnie nie dopuszczacie do pomocy. Jeszcze jedną rzecz musimy wspomnieć. No, kim w ogóle był Gerard Woźnica? No, był Ślązakiem. Dla mnie jako Ślązaka jest to informacja też bardzo istotna. Pochodził z Jankowic koło Rybnika. Uczył się w Rybniku. Przed samą wojną zaczął karierę, nazwijmy to karierą wojskową. Został podoficerem w stopniu kaprala. Walczył w kampanii wrześniowej w 20. Pułku Piechoty. I kiedy zrobiło się gęsto wokół patriotycznie nastawionych Ślązaków tam w rejonie rybnickim, po prostu uciekł tutaj na ten teren do osoby, do pana Różyckiego, którego poznał w okresie, kiedy miał tutaj w 1938 roku ćwiczenia. No i u niego zamieszkał, wierzył, że ten go przyjmie i rzeczywiście tak się stało. Nawiązał kontakt ze Związkiem Walki Zbrojnej, z byłym swoim dowódcą, podpocznikiem Kajdym, który go wciągnął do ZWZ. Niestety został on aresztowany i w rezultacie stracił kontakt z ZWZ. No i wkrótce, na przełomie 1940-1941 roku, nawiązał kontakt z działaczami Polskiej Partii Socjalistycznej i przystąpił do organizowania najpierw plutonu, później kompanii i batalionu Gwardii Ludowej PPS. To, co mnie fascynuje w historii Polskiego Państwa Podziemnego, to tak zwana akcja scaleniowa organizacji podziemnych. Jak to wyglądało w przypadku Hardego? Tak, w tym wymiarze dotyczącym oddziału Hardego, oddział partyzancki, zalążek oddziału partyzanckiego Gwardii Ludowej PPS-u w 1943 roku w wyniku scalenia stał się oddziałem Armii Krajowej podległym strukturom śląskim Okręgu Śląskiego Armii Krajowej. Chyba jedno z takich najgłośniejszych wydarzeń, jeśli chodzi o walki stoczone przez oddział partyzancki Hardego, no chyba największe straty właśnie tutaj miały miejsce. Tak, no na pewno miejsce tragiczne, miejsce śmierci 5 partyzantów i 11 mieszkańców. Pamiętajmy, że po tej potyczce, kiedy poległo tutaj 5 żołnierzy Hardego, Niemcy spacyfikowali cały ten przysiłek Błojec, gdzie jesteśmy, rozstrzeliwując 11 osób. Może przypomnij, w jakim celu w ogóle oddział partyzancki Hardego tutaj przybył, no bo tu miał konkretne zadanie do wykonania. W czerwcu 1944 roku Hardy zdecydował, że wykona za jednym zamachem kilka akcji na zachodniej części powiatu olkuskiego. Wymaszerowali z obozów w Górach Bydlińskich, podzielili się na 3 drużyny, na 3 grupy. Jedna z tych grup w obliczu grasującej tu w okolicy obławy schroniła się na noc do przysiłka Błojec. Rano, kiedy partyzanci zbierali się do wymarszu, zgodnie z relacją Hardego, ujrzeli już nadchodzących Niemców.
przypomnijmy może, że właściwie ta wyprawa od początku była naznaczona jakimś takim niezwykłym piętnem, no bo doszło do starcia z oddziałem Grenzschutzu i w efekcie całe to przedsięwzięcie niejako zostało zdemaskowane, prawda? Od tego się zaczęło. Tak, zaraz po wymarszu z Gór Bydlińskich partyzanci natknęli się na patrol Grenzschutzu. Ta potyczka zaalarmowała niemieckie posterunki. Jak Hardy wspomina, zostały zmobilizowane bardzo duże siły, żeby ten oddział kilkudziesięcioosobowy złapać. Zresztą zachowały się też meldunki niemieckie, które mówią o tym dosyć dokładnie, więc mamy tą historię dosyć dobrze rozpracowaną, bo i ze strony polskiej, i ze strony niemieckiej, prawda? Tak, zgadza się. Historia tragiczna, historia dobrze opisana dynamicznie przez Hardego tutaj, który relacjonował, jak cudem uniknął śmierci, kiedy już pod ostrzałem próbował się wymknąć ze stodoły, w której mieli schronienie partyzanci. Zawadził, jak to wspomina, zawadził nogą o korzeń, przewrócił się i ta wywrotka go uratowała, ponieważ seria wystrzelona, wymierzona w niego wtedy nie trafiła. To właśnie tutaj pochowali tych partyzantów, którzy zginęli tu niedaleko w Błojcu. Dlaczego tutaj zostali pochowani, a nie na miejscu, jak to się stało? Oni pierwotnie byli pochowani właśnie w tamtym rejonie, w Łazach. Natomiast później zostali ekshumowani po wojnie. I jak widzimy, czterech z tych, którzy zginęli w Błojcu, jest pochowanych tutaj. A piąty, czyli Stanisław Płonka, pseudonim Bimber, zginął już po wymarszu oddziału Hardego na Podhale w Cieślinie. Też został razem tutaj pochowany, razem z towarzyszami broni. W tym budynku, który widzimy tu niedaleko, były w czasie wojny w 1944 roku, w lecie 1944 roku, niemieckie koszary. One zostały rozbrojone. No. Częściowo rozbrojone przez oddział Hardego. Jak do tego doszło? Jak do tej akcji doszło? Dokładnie. Celem tej akcji było zdobycie broni. Oddział Hardego cierpiał na brak broni, a takie zgrupowanie karabinów w jednym miejscu kusiło. Po rozpoznaniu tego budynku przez siatkę terenową, wyznaczonym na dowódcę akcji na koszary w Jaroszowcu, został wtedy podporucznik Piotr Przemyski, pseudonim Ares, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz, uciekinier z tego obozu. Do akcji zostały wyznaczone, jak wiemy z relacji Hardego, dwie drużyny. To było około 30 partyzantów. Udało im się skrycie rozbroić pięciu wartowników, którzy krążyli przy ogrodzeniu. Następnie rozbroili wartownika bezpośrednio przy drzwiach koszar i weszli do środka. Jak wiemy, jedną z sal udało im się zaskoczyć. W jednej z sal sypialnych, na których spali Niemcy, zdobyli kilka sztuk broni. Natomiast w drugiej sali im się nie udało zaskoczyć. Niemcy, obudzeni jakimś szelestem, jakimś szmerem, podjęli walkę. Zanim doszło do tej akcji, udało się wcześniej zdobyć pewną ilość broni, prawda? Tak. Była taka mała akcja. Ona przebywała na szkołę w Jaroszowcu, gdzie również kwaterowali niemieccy żołnierze. Tam partyzanci, którzy mieli za zadanie rozpoznać ogólnie miejsca kwaterowania Niemców w Jaroszowcu, weszli do koszar i w kilka minut zrobili robotę i wynieśli dwa karabiny. No i właśnie, także mieliśmy niejako dwie akcje tutaj w tym miejscu i obie zakończyły się zdobyciem większej ilości broni. Oddział następnie wycofał się do Gór Bydlińskich. Jakieś przygody przy wycofywaniu się? No, musimy wspomnieć o tym, że podczas tej akcji został ciężko ranny dowódca. Mówimy to po tej akcji z 14 sierpnia 1944 roku, akcji na ten budynek. Dowódca, czyli Ares, dostał postrzał w ramię. Koledzy go wynieśli z tego budynku. No i w trakcie wycofywania została mu zorganizowana furmanka. Później doszedł do siebie w leśnym obozie między innymi. A jak potoczyły się powojenne losy Aresa? Ares w 1945 roku nie złożył broni po wkroczeniu Sowietów. Szukał kontaktu z większymi grupami partyzanckimi.
I w sierpniu, czyli dokładnie rok po tej zwycięskiej akcji w Jaroszowcu, został schwytany przez pracowników Urzędu Bezpieczeństwa na Kielecczyźnie w majątku Pokrzywianka razem z dwoma kolegami, z twoimi towarzyszami broni z oddziału Hardego. Tam zostali straszliwie skatowani, rozstrzelani i rozebrani do bielizny, zakopani w przydrożnym rowie. Ta historia jest tragiczna również, tym bardziej jest tragiczna, że ówczesna żona Aresa była wtedy w ciąży. Ona przez te wszystkie tragedie poroniła. Natomiast matka Zofii, żony Aresa, przyjechała do tego majątku i jak czytamy w relacjach, własnymi rękami z tego rowu odgrzebywała ciało Piotra, które było tak skatowane, że nie można było rozpoznać tożsamości. Gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy na nowym cmentarzu w Olkuszu. Stoimy przed pomnikiem nad grobem 5 żołnierzy Armii Krajowej, 5 kawalerów Krzyża Walecznych. 3 z nich to żołnierze z oddziału Gerarda Woźnicy Hardego, 2 z nich to żołnierze z oddziału 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej z oddziału Litwinka. Przygotowałem kilka zdjęć z 1946 roku, z 1 listopada 1946 roku, z pogrzebu tych właśnie pochowanych tutaj żołnierzy. To był wtedy już ich drugi pogrzeb po ekshumacji. Widzimy kondukt żałobny, na czele konduktu idzie komendant Okręgu Śląskiego Zygmunt Walter Jankę. W pierwszym rzędzie widzimy m.in. Gerarda Woźnicę Hardego. Tutaj szef oddziału, Władysław Krawczyk, pseudonim Grab, niesie poduszkę z odznaczeniami i widoczna jest też odznaka oddziału Surowiec, czyli orzeł na świerku. Stefan Piątek, pseudonim Stal. Widzimy tutaj kapłana w tle. I jeszcze jedno zdjęcie nad strumnami, już dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz stoimy. Trumny przepasane szarfami, na trumnach kwiaty. Też widzimy komendanta Waltera.